histrionicznych jest niezaprzeczalnie żeńska, ponieważ czują, że jedyny potencjał żeński to atrakcyjność fizyczna, atrakcyjność seksualna, mogą do przesady wręcz zajmować się swoim wyglądem i ponadprzeciętnie obawiać się procesu starzenia. Taka próżność i skłonność do uwodzicielskiego zachowania różnią się jednak od behawioralnie podobnych mechanizmów, które wykształca jednostka narcystyczna. Osoby histrioniczne nie są puste wewnętrznie, a nie są obojętne, czarują innych, ponieważ mają ogromny lęk przed tym, że ktoś może wtargnąć, wykorzystać i porzucić. Mam kilka przykładów ze swojego gabinetu. Pacjentka X opowiada, że rodzice rozstali się, kiedy była małą dziewczynką. Ojciec był uzależniony od alkoholu. Matka była krytyczna, emocjonalnie niedostępna dla córki. Dziewczynka zaczęła idealizować ojca, przyjęła rolę jego opiekunki, dewaluując przy tym matkę. Jako dwunastolatka doświadczyła nadużycia ze strony 18-letniego chłopca, który próbował ją pocałować. Pamięta, że komplementował ją w sposób, który był nieadekwatny do jej wieku. Jakby była dorosłą kobietą. Zapytana, dlaczego nie mogła przerwać tej znajomości, odpowiada, że ona nie wiedziała. Nie wiedziała, że może. Nie miała pojęcia, że coś takiego jak granice w relacjach istnieje. Ta sama pacjentka jako 19-letnia dziewczyna zatrudniła się jako stewardessa na statku. Na statku, gdzie była jedną z nielicznych kobiet. Jak się Państwo domyślacie, weszła w liczne znajomości o takim charakterze seksualnym z członkami załogi.